Dzień dobry, Tomasz Szymański, Zatem Union. Znajdujemy się w naszej stacji doświadczalno-hodowlanej w Spytkówkach obok Kościana w województwie wielkopolskim. Zapewne większa część z Was jest już po zasiewach zbóż ozimych. Jednak jest też duża część producentów, która stoi przed tym zadaniem w najbliższym miesiącu, w najbliższym tygodniu. Dlatego chciałbym, żebyśmy porozmawiali sobie, jakie są atuty opóźnionych zasiewów zbóż ozimych. Myślę, że pierwszym i najważniejszym atutem jest elastyczność, jeśli chodzi o siewy, zarówno pszenicy ozimej, jak i pszenicy przewódkowej. Duża część z Was decyduje się właśnie na takie opóźnione siewy ze względu na późno schodzący z pola przedpląd, czyli kukurydzę bądź burak cukrowy. Decydując się na zasiewy opóźnione, zarówno pszenicy ozimej, jak i pszenicy przewódkowej w stosunku do zbóż jarych, przede wszystkim zyskujemy na plonie, ponieważ średnio plon tych opóźnionych zasiewów jest 2 tony wyższy od pszenicy jarej. Zyskujemy też dużo zdrowsze rośliny, gdyż przy chłodniejszych warunkach te patogeny chorobotwórcze, jak i szkodniki po prostu są mniej aktywne na naszych roślinach. No i co też niezmiernie ważne, rośliny z opóźnionych terminów siewu są też bardziej odporne na wyleganie, ze względu na to, że choroby podsuszkowe tak nie atakują naszych roślin, jak i po prostu tu jest skrócony czas wegetacji. Jeśli decydujemy się na zasiew ozimin, pszenicę ozimą polecam siać tak do końca października, przy tych warunkach, jakie teraz mamy, to myślę nawet do początku listopada. Natomiast jeśli chodzi o późniejsze zasiewy, czyli zasiewy już listopadowo-grudniowe, a nawet jeśli chodzi o początek zimy, wtedy zdecydujmy się na pszenicę przewódkową. Ona w przeciwieństwie do pszenicy jarej i pszenicy ozimej jest kombinacją tych dwóch gatunków. Z pszenicy jarej uzyskujemy wigor, jak i dużą jakość ziarna, natomiast z pszenicy ozimej mamy ten stabilność plonowania, jak i mrozoodporność. Pamiętajcie też, że jeśli decydujecie się na opóźnione zasiewy, ten wysiew musi być gęstszy niż w porównaniu z optymalnym wysiewem. Norma powinna być zwiększona o 15 do nawet 20% w zależności od odmiany i warunków pogodowych. Jeśli chodzi o odmiany Zatem Union polecane na opóźnione zasiewy, to tutaj mamy takie odmiany jak wszystkim dobrze znany Patras, Artist, pszenica ozima Producent, a jeśli mówimy o zasiewach przewódkowych, to w naszym portfolio znajdują się takie pszenice jak pszenica przewódkowa Lenox lub też Ostka Quintus. Bardzo dziękuję. Więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej oraz Facebooku.